Cześć Wam wszystkim, zapraszam Was na kolejny odcinek Wiadomości RC. Dziękujemy bardzo, że wspieracie nas i pomagacie i oglądacie nasze wiadomości i to wszystko dzięki Wam też się troszeczkę kręci. Także podsumowując, miałem okazję teraz zrobić chyba jedno z dłuższych tur, tak zwanego Tour RC, i wyszło 7 weekendów. 7 weekendów, gdzie każdy weekend był związany z modelarstwem i poczynając od zakończenia sezonu halowego, który zakończyliśmy w kwietniu, XRS Poland i również Mistrzostwa Polski. Potem pojechaliśmy tydzień później do Włodawy pracować na torze z Wojtkiem Rzepeckim, także też to był weekend modelarski. Tydzień później pojechaliśmy na pierwszą eliminację do Mistrzostw Polski w Szczecinie, także pozdrawiamy serdecznie chłopaków. Potem pojechaliśmy do Włodawy, gdzie był XRS Włodawa. Po Włodawie pojechaliśmy, kochani, do Serocka, gdzie odbył się XRS Serock. Po Serocku pojechaliśmy do Adernacht ścigać się dalej modelami 1.10 na Astroturfie, gdzie w poprzednich wiadomościach przedstawiałem Wam, jak to wyglądało. I to wszystko zakończyliśmy to tour w Poznaniu, czyli w murowanej Goślinie na pięknie przygotowanym obiekcie. Także za chwilę usłyszycie więcej na ten temat. I w ten sposób zakończyłem siedmio-weekendowe tour. Nie było łatwo, nie było też ciężko, było naprawdę w porządku. Także mnóstwo doświadczenia, mnóstwo informacji, mnóstwo rzeczy, którymi się można z Wami podzielić i co wiadomości daje Wam jakieś moje spostrzeżenia z zawodów. Oczywiście ja nie jestem najlepszym kierowcą, znam lepszych i tutaj promujemy przede wszystkim lepszych kierowców, ale mam nadzieję, że moje doświadczenie wystarczy Wam w podejmowaniu jakichś decyzji, które są związane z wyścigami lub też doborze modelu, czy też modelarstwa. Także zacznijmy od minionego weekendu. Miniony weekend odbyła się druga runda do Mistrzostw Polski. Odbyła się ona w murowanej Goślinie RC Klub Poznań, także pozdrawiamy serdecznie chłopaków. Naprawdę dali radę. Widać, że zmiana zarządu, zmiana prezesa wniosła absolutnie dużo pozytywnej i nowej energii, która przełożyła się na świetny rezultat i świetną jakość toru. Także pozdrawiamy serdecznie chłopaków z klubu. No i oczywiście Tomka Foltyna, który tutaj wniósł tą energię i tą świeże możliwości, które chłopaki mogli wykorzystać do tego, że tor wyglądał jak wyglądał. I z tego, co wiemy, to jest jedna z fajniejszych glin, która jest na torze. I jeżeli nie byliście, to mamy nadzieję, że widzieliście nasze relacje, widzieliście fotografie, jak wyglądała glina po zawodach. Zrobiła się absolutnie piękna ścieżka. W zasadzie modele się nie pyliły. Ja Wam potem w technikaliach pokażę, jak wygląda model, który nie jest czyszczony po zeszłym weekendzie, i zobaczycie, że w zasadzie ten kompresor był naprawdę bardzo mało potrzebny. No i tyle, no i tylko trzeba życzyć chłopakom powodzenia, ponieważ macie świetną glinę. Widać, że teraz ona była zadbana i zawody naprawdę odbyły się w bardzo dobrej atmosferze, w bardzo dobrze technicznie przygotowanym torze. I tylko co? Tylko chodzić i chwalić Was za to i liczymy na to, że na OPC będzie jeszcze lepiej. No i chyba tak na szybko tyle. Teraz oczywiście przeczytam rezultaty, które zawodnicy zdobyli na ostatnich zawodach, czyli na drugiej rundzie do Mistrzostw Polski. I zaczynając, Badzi Nitro bez większych niespodzianek wygrał bardzo młody talent Bartosz Zaleski z teamu X-Raya. Drugie miejsce zajął Donat Buła, serdeczne gratulacje, oraz Tomek Gadnicki zajął trzecie miejsce. Tomka dawno nie widzieliśmy na zawodach, pozdrawiamy go serdecznie i mamy nadzieję, że zobaczymy się z nim jak najszybciej, ponieważ jest to naprawdę kolejny szybki zawodnik, który w Nitro ma ogromny potencjał i co zresztą było widać na zawodach w murowanej Goślinie. Także lecimy dalej, kochani. Trudzi Nitro, ktoś mnie tam kiedyś ostatnio poprawił, Budgie i Trudzi, Bugi i Trugi,
niech będzie. Rafał Iuendo zajął pierwsze miejsce i serdecznie mu oczywiście gratulujemy. Drugi był nasz legendarny Michał Tronowski oraz Tomasz Gadnicki, trzecie miejsce w Tragi, więc serdecznie gratulujemy chłopakom z podium. Tym razem Michał Tronowski nie dał się. Tym razem Michał Tronowski przegrał z Rafałem Iuendo. Naprawdę Rafał jechał bardzo dobrze, jak z nut. Michał sam o tym powiedział, że naprawdę rywal po prostu był szybszy, ale nie poddaje się i mam nadzieję, że widzimy się już w Piasecznie na kolejnej rundzie Mistrzostw Polski. I teraz dalej. Bagi elektryczne, ET8 Bagi tak zwane i pierwsze miejsce tutaj bez większych niespodzianek, chociaż wcale to już nie jest powiedziane, bo pojawił się naprawdę bardzo dobry, szybki zawodnik, który po prostu ostatnio nie ma szczęścia. Bartosz Zalewski zajął pierwsze miejsce, drugie miejsce zająłem ja, także troszeczkę tutaj też mi szczęście sprzyjało i udało mi się dojechać. Trzecie miejsce zajął po półtora rocznej przerwie Jarek Poniatowski, także serdecznie gratulujemy z teamu Agama. Tutaj mam jeszcze zapisaną klasę Open. Klasę Open zajął pierwsze miejsce Norbert Stołecki, serdecznie gratulacje. Igor Krawczyk zajął drugie miejsce w klasie Open i Jarosław Poniatowski, naprawdę świetnym monster truckiem i uważam, że to jest bardzo fajny pomysł, żebyśmy teraz sobie kupili takie monster trucki, zwyczajne monster trucki, w których nie będziemy przerabiać nic poza elektroniką, czy tam lepszym serwem i tak dalej, ale naprawdę uważam, że to jest świetna klasa do tego, żeby właśnie takim monster truckiem, jakim miał Jarek, pojeździć sobie i się pośmiać, bo to naprawdę była świetna rzecz, świetnie można było sobie pojeździć i naprawdę z przyjemnością można to było oglądać, gdzie taki doświadczony zawodnik jak Jarek jechał sobie takim monster truckiem, który naprawdę był wyższy niż szerszy na tych kółeczkach i to naprawdę świetna rzecz, polecam każdemu, jeżeli macie ochotę i macie czas startowania w klasie Open, zapraszam Was serdecznie do Monster Trucków, jest to naprawdę prześmieszna i przefantastyczna klasa, także Jarek, naprawdę to jest dobry pomysł i mam nadzieję, że niedługo ja sobie zdobędę takiego Monster Trucka i też sobie pojeżdżę, także to naprawdę był fajny pomysł. Teraz przeczytam klasę 2WD i 4WD. Klasę 4WD na drugiej rundzie Mistrzostw Polski, która odbyła się w Murowanej Goślinie, zajął pierwsze miejsce zajął Jachowski Wojciech, drugie miejsce zajął Bośniakowicz Dejan, serdeczne gratulacje, a Kuliński Tomasz był trzeci w klasie 4WD. I teraz klasa 2WD. Studziszba Mateusz, serdeczne gratulacje dla Mateusza, niepokonany tutaj w tej klasie, bardzo doświadczony zawodnik w klasie 2WD, zajął pierwsze miejsce Bośniakowicz Dejan, zajął drugie miejsce, a trzecie miejsce zajął prawdopodobnie Jachowski Wojciech. Natomiast tutaj nie mam dokładnych danych. Mam nadzieję, że tutaj właściwie napisaliśmy, właściwie dostałem taką informację. Także jeżeli jest tutaj pomyłka, proszę poprawcie mnie, a jeżeli nie, to serdecznie gratulujemy Wojciechowi Jachowskiemu. Dzięki serdeczne. I teraz to dalej, co dalej? Teraz wedle tutaj kalendarza, który mam rozpisany, najbliższe zawody odbędą się, jeśli chodzi o eliminację Mistrzostw Polski, bo tutaj to są główny nasz target tak zwany. Najbliższe zawody odbędą się 15-16 czerwca w Piasecznie. Będzie to trzecia runda Mistrzostw Polski. Tor był ostatnio testowany, bardzo fajne na nich odbyły się zawody, także RC Sport Piasteczno pozdrawiamy Was serdecznie i wiemy, że oczywiście Wy przygotujecie tor na najwyższym poziomie, więc tutaj z całym sercem mogę Wam polecić tą imprezę. Natomiast co jest wcześniej? Co jest wcześniej i jeżeli byście chcieli pojeździć już w ten weekend lub w kolejny weekend? Na torze RC Track, czyli w Serocku, są co weekendowe pojazdówki, co weekendowe treningi, tak zwane RC and Grill, więc jeżeli macie ochotę, wejdźcie na stronę do Artura, czyli RC Track lub Titan RC i tam dowiecie się wszelkich informacji, kiedy i w jakim zakresie są treningi, więc jeżeli macie ochotę pojeździć sobie modelami 1.10 na przyczepności, czyli na tak zwanej sztucznej trawie lub też jak to woli astroturfie, zapraszamy Was serdecznie do Artura. I tutaj, żeby jeszcze, tutaj co widzę, mam druga eliminacja w Rudzie Śląskiej.
Jest, tam są tak zwane on-roady i jeżeli macie ochotę pojeździć sobie on-roadami, to już 1-2 czerwca na Dzień Dziecka dostaniecie bardzo fajne zawody. Ja niestety nie jeżdżę on-roadu, ale serdecznie pozdrawiam chłopaków z on-roadu i zapraszam Was serdecznie na zawody do Rudy Śląskiej w ten weekend. W kolejny weekend jest pierwsza runda X-Ray Serock. Z tego co wiem, tutaj mam w kalendarzu, to jest tak, nie wiem jak tam jest dokładnie w tych strukturach, czy to się nie zmieniło przypadkiem na trening, ale według mnie polecam Wam sprawdzić, żebyście dowiedzieli się dodatkowych informacji. Także co weekend możecie się widzieć u Artura i ścigać się modelami 1.10, a 15-16 czerwca widzimy się w Piasecznie, gdzie będą naprawdę lewerycyjne zawody. I co tutaj mogę więcej dodać? Tutaj mogę Wam jeszcze przeczytać, co ja mam jeszcze w kalendarzu. 22-23 czerwca jest Jelcz-Laskowice, czyli trzecia runda Mistrzostw Polski tak zwanych płaskich modeli, czyli on-roadowych. 29-30 jest kolejna runda w Serocku, więc jeżeli macie ochotę na 1.10, zapraszam Was do Serocka. W lipcu, 6-7 lipca, zapraszam Was serdecznie na czwartą rundę Mistrzostw Polski do Wolsztyna na nowy tor. Więc to na razie tak na szybko, do początku lipca, więc cały czerwiec wam tutaj przekazałem, pokazałem wam jak wyglądają terminy, przedstawiliśmy Wam jak wyglądały minione zawody, jak wyglądało ostatnie w zasadzie 7 tygodni tutaj naszego turu. Także na razie mamy weekend przerwy bez zawodów, a mam nadzieję, że oczywiście zdobędziemy w przyszłym tygodniu dla Was wiadomości, takie, które będziemy mogli dla Was nagrać i opowiedzieć Wam, jak było na poprzednich zawodach. A chłopaki z on-roadu, jeżeli mają jakieś filmiki czy jakieś rzeczy, które chcielibyście się podzielić tutaj z nami i żebyśmy je przedstawili u nas w wiadomościach, to serdecznie zapraszam Was do tego, żeby nam napisać na maila, czy napisać wiadomości na Facebooku i my serdecznie opublikujemy takie, ponieważ Świat RC to jest w cudzysłowie jedna wielka rodzina, jak to parę osób powiedziało, natomiast tutaj są modele płaskie, gdzie jest troszeczkę inna stawka ludzi. Tutaj są modele offroadowe, gdzie jest też troszeczkę inna stawka ludzi. Także serdecznie Was zapraszam do Rudy Śląskiej. 1-2 czerwca, już w ten weekend on roady. Jeżeli macie ochotę, weźcie samochód i sobie pojedźcie tam pojeździć. A co dalej? 8-9 czerwca widzimy się w Serocku. Jeżeli macie ochotę przyjechać na modele 1.10, to pojeździcie sobie u Artura. Także mniej więcej tyle w wiadomościach, co tutaj bym Wam w skrócie powiedział. Mam nadzieję, że takie właśnie krótkie wiadomości będą taką pigułką informacji, które się wam przydadzą. I jeszcze z tej strony oczywiście chciałem serdecznie podziękować koledze, dzięki któremu nagraliśmy pitwalk, ponieważ nasz Mateusz miał inne zajęcia w weekend i niestety nie mógł z nami jechać do Poznania, czyli do Murowanej Gośliny. I kolega użyczył nam aparat, którym nagraliśmy dla Was pitwalk i dzięki temu mogliście obejrzeć całą relację. Wprawdzie już to było wszystko na poziomie pakowania się namiotów i nie mogliście zobaczyć tego pięknego miasteczka, które tam powstało, ale mam nadzieję, że parę chociaż rzeczy dla Was uchwyciłem i udało się nam przekazać. Także pozdrawiamy serdecznie Killer RC, jeśli się nie mylę, czy RC Killer, a z tego co wiem, to jest chyba Matt Elephant Studio. Tak się dokładnie chyba nazywa firma, którą tutaj nasz kolega prowadzi i robi fotografię. Więc jeszcze raz dziękujemy Ci serdecznie za użyczenie aparatu i za to, że pomogłeś nam taki pitwalk przeprowadzić. Tymczasem zapraszam Was już serdecznie na parę spostrzeżeń, które zobaczyłem do modeli 1.8 i chciałbym się z Wami podzielić taką krótką informacją i mam nadzieję, że to Wam się spodoba, ale też wykaże się interesujące. Także do zobaczenia za chwilę. Dzięki. Dobra, słuchajcie, witam Was tutaj w tej części technikalia i takie będę się z Wami dzielił moimi spostrzeżeniami. Więc tak, żebym nie zapomniał, bo oczywiście zapomniałem od razu powiedzieć w wiadomościach o tym. Serdecznie gratulujemy Iwowi Czarnyckiemu, ponieważ jest to tutaj nasz najbardziej nieszczęśliwy chyba zawodnik, który mija już druga runda, a jego są to trzecie zawody i chłopak ani razu jeszcze nie skończył zawodów. Natomiast
tempo ma niesamowicie zawrotne i tutaj w Poznaniu, w Murowanej Goślinie już pokazał, że naprawdę tutaj naszego lidera, czyli Bartka Zalewskiego, już potrafi dobrze tak zwanie pokąsać, potrafi go wyprzedzić i potrafi odchodzić. Więc to jest bardzo ważna rzecz, że pojawia nam się kolejny kierowca, który jest naprawdę, naprawdę szybki i ten poziom niesamowicie rośnie. Także Iwo, przede wszystkim gratulujemy Ci wytrwałości i mamy nadzieję, że nie zniechęcisz się tutaj tymi rzeczami. Tym razem Iwowi to, że już się dograł z elektroniką, bo już dwa razy spalił regulator, wymienił całą elektronikę, dostał chyba od Rafała UND, jak się nie mylę, to tym razem Iwowi po prostu chyba wykręciła się ta śruba i tutaj urwała mu się końcówka od amortyzatora i przez to nie ukończył drugiego finału, więc to Iwo powinien być drugi lub przynajmniej pierwszy, ja powinienem być trzeci, tak mniej więcej to widziałem, no ale ja miałem troszeczkę mniej więcej szczęścia, udało mi się dojechać. Także to jeszcze chciałem powiedzieć o Iwie. Jeszcze oczywiście chciałem przypomnieć Wam, że bardzo dobre opony możecie dostać u Mati Racing, więc serdecznie Was zapraszam. Ja tutaj akurat mam chyba opony ProLine'a po ostatnich finałach założone, ale jeździłem na oponach Luisa od Matiego i naprawdę dawały radę tam w Poznaniu, więc tam w Murowanej Goślinie. Potocznie mówimy Poznań, ponieważ to ma tam w tym kierunku i w okolicach. Także jeśli chodzi o opony w Mati Racing i o akcesoria, także serdecznie Was tam zapraszam. Natomiast jeżeli byście potrzebowali rzeczy do 1.8 lub też modelu 1.8, jeśli chodzi o markę X-Ray, to oczywiście Titan RC i cały support dostaniecie. Już w zasadzie mamy naprawdę bardzo dużo rzeczy skompletowanych do X-Raya, czyli tak zwanego supportu. Tym się opiekuje Rafał Uendo. Rafał Uendo ma też serwa Power HD, więc jeżeli byście byli zainteresowani, to odezwijcie się do Titan RC, jeśli chodzi o serwa i modele offroadowe 1.8 lub też oczywiście 1.10. I teraz moje spostrzeżenie, jeśli chodzi o zawody i o eksploatację baterii i prądu, który tutaj mamy. Jak widzicie, udało mi się już dostać docelowy silnik, o którym Wam mówiłem jakiś czas temu. Jest to Hobbywing Xeran 1900 KV. Bardzo fajnie on współgra z tym zestawem. Regulator jest bardzo oszczędny, w związku z tym ten silnik i ten regulator daje naprawdę nieduże zużycie. Ja po prostu mam też styl bardzo miękki jazdy i zużycie mojego prądu jest bardziej ekonomiczne. Natomiast w porównaniu do Iwa Czarneckiego, któremu w tym momencie dałem Iwowi baterie shortpacki i teraz to, co możemy zobaczyć po takich bateriach shortpack Intelek 6000, to oczywiście nie stało się żadnemu zawodnikowi, który na nich jeździł ostatnimi razy, bo Damian Rogodziński też na nich jeździ, Maciek Kosnagowski, z tego co wiem, to Daniel Tadeusiak. Natomiast Iwa zwyczajnie odcięło, nie dojechał półfinału do końca, zabrakło mu chyba minutę, żeby dojechać. Wiąże się to z tym, że jeżeli macie agresywny styl jazdy, oczywiście u Iwa jest to efektowny styl jazdy, co nie znaczy, że on jest zły, bo on jest efektowny, dlatego że ma naprawdę bezlapę i potrafi jechać szybko. Wiąże się z tym, że zużywa więcej pojemności takiej baterii, więc jeżeli macie agresywny styl jazdy, dużo strzelacie gazem, to oczywiście zalecam Wam pełne baterie, czyli pełne baterie 4S i przede wszystkim powyżej 7000 mAh, na pewno powyżej 7000 mAh. Iwo dostał baterię 8200 Intelektas ode mnie na kolejny bieg. Bez problemu dojechał cały w swoim stylu, ze swoją mocą i to mu pomogło. Oczywiście w klasach elektrycznych powinniśmy troszeczkę mniej szarpać gazem po to, żeby model jechał płynniej, ale tutaj trzeba znaleźć złoty środek pomiędzy tym, ponieważ technika ze spaliny nie działa w technice elektrycznej i technika z elektryka pomaga w spalinie, ale spalina wymaga też troszeczkę innego typu jazdy, więc jeżeli macie agresywny styl jazdy, to odradzam Wam baterie shortpack. Doradzam Wam normalne, zwykłe baterie. Ja w tym przypadku jeździłem na Ezranach, mam też Intelekty, natomiast prawdopodobnie docelowo będę jeździł w ogóle na LRP Graphen 3, więc to jeszcze troszeczkę musimy poczekać, może w przyszłym tygodniu już się będę mógł z Wami podzielić. A jeśli chodzi o model, to tak jak widzicie, a pewnie każdy się będzie pytał, lub część osób już mi się pytała o te odważniki, także Mateusz, jeżeli byś tutaj te odważniki pokazał, ze względu na to, że te baterie, one są naprawdę dość ciężkie i to jest 8000
2200 pojemność. Baterie LRP mają 8400 z tego co wiem. Baterie Intellect mają chyba też podobną pojemność. Są po prostu ciężkie i chodzi o to, że model zaczyna być niewyważony i jak spróbujemy odwrócić ten model, tutaj już tego tak nie widać, bo ta podłoga ona już tak się wytarła, ale tak jak widzicie, w tym miejscu, czyli nie pod baterią, tylko pod silnikiem, ta część ma jeszcze jakby tą anodyzację, a ta część już nie, ponieważ ten model częściej uderza tą płytą. W związku z tym jest jeszcze niedoważony. Dlatego ja mam tutaj prawie 10, 20, 30, 40, prawie 70 gram mam tutaj umieszczone po to, żeby ten model w miarę wyważyć i to jest w miarę wyważone. Dlatego czasem warto sobie o milimetr, pół milimetra podkręcić te amortyzatory, czyli ten amortyzator, który jest na linii, te amortyzatory, które są na linii baterii, warto jest czasem sobie podkręcić, żeby troszeczkę wyrównać tego modelu jakby pracę amortyzacyjną i wtedy on będzie lepiej lub równiej pracował, jeśli chodzi o balans. Więc to są takie moje spostrzeżenia. Na małe tory typu jak był w murowanej goślinie, czy też w piasecznie, zalecałbym zębatkę. Tutaj jeżdżę na 15, zalecałbym zębatkę nawet 14, zależy od tego, jaki macie styl jazdy. Także taka osoba właśnie jak Iwo, gdzie Iwo potrzebuje dużo mocy, jeździ agresywnie, też jest to efektowne, zaleciłbym mu mniejszą zębatkę po to, żeby dać mu jeszcze tego puncha, a Iwo z tego, co mi mówił, potrzebuje dużo mocy do koordynowania modelu w locie, czyli przed lądowaniem potrzebuje z nim popracować. A tak z przodu, to jest model, który przejechał finały w murowanej goślinie i to są jedyne rzeczy, które były brudne. Także ten model jest nieruszany. Także zobaczcie, jak czysto było na torze i zobaczcie, jak bardzo fajnie tor był przygotowany. Także serdecznie Wam jeszcze raz gratuluję bardzo udanej imprezy, chłopaki. Mamy nadzieję, że z jak największą ilością osób zobaczymy się oczywiście już w Piasecznie, a w Piasecznie oczywiście już będziemy mieli namiocik X-Raya, gdzie będziecie mogli podejść, zobaczyć wszystkie nasze części. My będziemy tam siedzieć, będziemy oczywiście Wam służyć pomocą z wszelkiego rodzaju, jeśli chodzi o doradzenie, także support części i różnych rzeczy, także też będziecie mogli dostać u nas. Opony oczywiście u Mati Racing, także serdecznie Was zapraszamy. Dziękuję jeszcze raz, miłych wiadomości i miłego weekendu. Cześć Wam, hej!